Dzień dobry, witajcie. Na pewno wiele osób suplementuje różne przeciwutleniacze w nadziei, że uchronią lub zmniejszą ryzyko występowania choroby nowotworowej. Najczęściej przyjmowane są witamina C, selen, również cynk albo na przykład alfa-tokoferol, czyli witamina E, ale niekiedy również związki zaliczane do karotenoidów, na przykład beta-karoten czy likopen. A co na ten temat mówią badania? Czy faktycznie przyjmowanie przeciwutleniaczy zmniejsza ryzyko występowania choroby nowotworowej złośliwej? Po pierwsze, wyjaśnijmy, że jeżeli u danej osoby występuje niedobór danego składnika, no to może u tej osoby wystąpić choroba, w tym choroba nowotworowa. I tak jest to zgodne z prawem minimum Liebiga. Czyli stan naszego zdrowia będzie jakby determinowany przez ten niedobór. Jeżeli ktoś ma niedobór magnezu, to może rozwinąć chorobę z powodu niedoboru magnezu. Jeżeli ktoś ma niedobór witaminy D3, to może rozwinąć chorobę z powodu niedoboru tejże witaminy. Czyli przeczytacie gdzieś na pewno, ponieważ są różne opracowania, że niedobór witaminy D może powodować raka, że niedobór magnezu może powodować raka itd., itd. Zwróćmy uwagę na to, że dotyczy to tylko tej sytuacji, gdy występuje niedobór. Więc taka suplementacja będzie miała sens, po pierwsze, gdy będzie potwierdzony badaniem laboratoryjnym niedobór danego składnika, tak, w naszym organizmie, a po drugie, gdy dostarczenie go w postaci z pożywieniem nie będzie możliwe. Po drugie, zwróćmy uwagę na to, że badania te często są bardzo niskiej jakości i niosą bardzo niską siłę dowodową. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli czytamy takie opracowanie, że witamina D3 może zwiększać ryzyko raka, bo u 90% ludzi z rakiem jelita grubego zarejestrowano niedobory witaminy D3, to może to być tylko i wyłącznie zbieżność, pewna korelacja. No bo skoro 90% ludzi na świecie, może nie na świecie, ale w Polsce ma w okresie jesienno-zimowym niedobór witaminy D3, no to należy oczekiwać, że 90% ludzi z rakiem też będzie miało niedobór tej witaminy. Ale my nadal nie wiemy, czy to ten niedobór spowodował faktycznie rozwój choroby nowotworowej, czy jest to tylko i wyłącznie koincydencja. To samo dotyczy magnezu. W większości prac jest napisane, że u pacjentów z już potwierdzonym rakiem stwierdzono niedobory, w związku z czym uzupełnianie niedoborów czy zapobieganie niedoborom może przeciwdziałać rakowi. Ale to jest też tylko i wyłącznie hipoteza. Może to być tylko pewna koincydencja, bo my nie wiemy, czy pacjent zachorował na raka, ponieważ miał niedobór magnezu, czy niedobór magnezu występuje przypadkowo u pacjenta z rakiem, co należy spodziewać się, biorąc pod uwagę, że niedobory magnezu są dosyć częste. Kolejną sprawą jest to, że wiele osób pewnie gdzieś słyszało, że gdy ma raka, bierze chemioterapię, to nie wolno przyjmować witaminy B12, witaminy B6 czy kwasu foliowego, ponieważ te związki biorą udział m.in. w syntezie kwasów nukleinowych i w podziałach komórkowych, co przy jednocześnie rozwijającej się chorobie nowotworowej mogłoby doprowadzić do progresji guza, czyli po prostu do jego wzrostu i agresywnego przebiegu. To nie jest do końca prawda, dlatego że ustalono dzienne minimalne zapotrzebowanie na dane składniki pokarmowe, w tym na witaminy i składniki mineralne, które każdy człowiek musi dostarczyć. I bez względu na to, czy on ma raka, czy nie ma raka, czy bierze chemioterapię, czy jest zupełnie zdrowy. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że jeżeli osoba, która ma raka, nie dostarczy witaminy B12 czy kwasu foliowego, to oprócz raka będzie miała anemię megaloblastyczną albo zaburzenia neurologiczne związane z niedoborem witaminy B12 czy kwasu foliowego. Natomiast problem jest wtedy, gdy ktoś sobie suplementuje, wtedy gdy nie potrzebuje już dodatkowej suplementacji albo gdy przyjmuje te witaminy czy suplementy w dużej ilości. Kolejna sprawa jest taka, że występują nowotwory dietozależne i dietoniezależne. I te dietozależne to na przykład rak piersi, to na przykład rak jelita grubego,
rak wątroby, czy rak żołądka, i faktycznie dieta ma wpływ na rozwój tutaj nowotworów. Raz, że z dietą możemy dostarczać nitrozoaminy rakotwórcze, związki, tak, węglowodory wielopierścieniowe, aromatyczne, a poza tym możemy również dostarczać dużą ilość tłuszczów czy węglowodanów, które będą sprzyjały otyłości, a otyłość prowadzi do przewlekłego stanu zapalnego, wzrostu wydzielania pewnych ikozanoidów prozapalnych, ale również może prowadzić do pobudzenia pewnych czynników transkrypcyjnych, takich jak PPAR alfa czy gamma, i w rezultacie sprzyjać występowaniu nowotworów piersi, czy na przykład jelita grubego, w tym przypadku raka jelita grubego. Ale są też nowotwory dietoniezależne, u noworodków na przykład neuroblastoma, u dzieci guzy mózgu, białaczki, czyli niektóre choroby hematologiczne, gdzie przyjmowanie suplementów czy dieta może nie mieć większego wpływu na ich wystąpienie. Poza tym u osób, które są obciążone genetycznie pewnymi mutacjami, co do których wiadomo, że zwiększają ryzyko wystąpienia raka, to ryzyko będzie determinowane w dwojaki sposób. Przez dietę, ale jednocześnie przez tę mutację. I w tym przypadku niestety, ale dieta nie będzie wywierała takiego znaczenia ochronnego, jeżeli ta mutacja już jest u danej osoby stwierdzona, na przykład BRCA1 w przypadku raka jajnika czy raka piersi. Poza tym trzeba również podchodzić z pewnym sceptycyzmem, ostrożnością do pewnych artykułów, które wywracają wszystko do góry nogami. Na przykład prace, które stanowią, że omega-3 mogą powodować raka prostaty albo zwiększać śmiertelność u pacjentów już z istniejącym rakiem prostaty. Część z tych prac niestety oceniała stężenie, tak, kwasu DHA, czyli dokozaheksaenowego, EPA, czyli eikozapentaenowego, we krwi pacjentów z rakiem. Wysokie stężenie obserwowane we krwi osób z chorobą nowotworową skłoniło autorów pracy do konkluzji, że faktycznie przyjmowanie kwasów omega-3 będzie zwiększało ryzyko progresji raka lub jego wystąpienia. Ale zwróćmy uwagę, że wysokie stężenie w tym przypadku wcale nie musi być związane ze zwiększonym spożyciem omega-3. Dlatego, że w przypadku choroby nowotworowej są nasilone procesy kataboliczne, tak? Jest m.in. wydzielane w dużej ilości TNF-alfa, który działa również katabolicznie, w związku z czym dochodzi do nasilonej lipolizy i z mono, di i trójglicerydów, kwasów tłuszczowych nienasyconych, takich jak EPA czy DHA, czyli omega-3, gdzieś tam w błonach komórkowych, uwalniane są te kwasy tłuszczowe i po prostu ich stężenie we krwi wzrasta. Czyli tak jak widzicie, to wcale nie jest i nie musi być związane z tym, że pacjent przyjmował dużo omega-3 i zachorował na raka. To samo dotyczy witaminy B12, o której już wcześniej mówiłem. Witamina B12 może występować w wysokim stężeniu we krwi u pacjentów z rakiem wątroby czy u pacjentów z pewnymi nowotworami hematologicznymi. Rozpadające się komórki uwalniają tę witaminę do krwi. Może występować też w chorobach wątroby, w tym również w raku wątrobowo-komórkowym. Podwyższone stężenie tej witaminy. Ale to wcale nie oznacza, że przyjmowanie tego suplementu prowadzi do rozwoju tego raka, tak? Bo wzrost stężenia tej witaminy we krwi nie jest w tym przypadku związany z nadmiernym spożyciem, ale z zupełnie innym mechanizmem, z rozpadem komórek. Czyli tak jak powiedziałem, pacjenci zastanawiający się, czy mogą sobie wziąć witaminę B12 czy kwas foliowy, powinni się konsultować z lekarzem, ale pewną minimalną dawkę muszą przyjmować, chociażby z pożywieniem. Mimo że witamina B12 czy kwas foliowy biorą udział w syntezie kwasów nukleinowych w podziałach komórkowych, co z punktu widzenia hematologii może być niekorzystne, bo może przyspieszać rozwój, czyli proliferację, namnażanie się komórek nowotworowych. Ale tak jak powiedziałem, to dotyczy suplementacji ponad miarę, czy wtedy, gdy nie jest potrzebna. Minimalne ilości muszą być dostarczone w diecie, bądź w suplementach, jeżeli z dietą nie jest możliwe dostarczenie tych witamin. Moi drodzy, zgodnie z prawem tolerancji Shelforda, jeżeli dany składnik, czy to witamina, czy to składnik mineralny, będzie dostarczony z pożywieniem w nadmiarze, może powodować chorobę. Zgodnie z prawem minimum Liebiga, jeżeli będzie niedobór,
może powodować chorobę, w tym raka. Czyli pacjenci z niedoborem magnezu, z niedoborem witaminy D3 będą odnosić korzyści z suplementacji i w tym przypadku faktycznie może to być działanie przeciwnowotworowe, ale pacjenci, którzy nie mają niedoborów, mogą nie tylko nie odnieść korzyści z dodatkowej suplementacji, ale mogą również odnieść czy ponieść szkodę. W badaniach musimy przede wszystkim kierować się hierarchią opartą na evidence-based medicine. W przypadku suplementów stosowanych w prewencji nowotworów złośliwych dysponujemy również takimi badaniami. To jest badanie na przykład ATBC, czyli badanie oceniające wpływ spożywania alfa-tokoferolu i beta-karotenu, czy badanie SELECT, oceniające wpływ właśnie spożywania czy przyjmowania również witaminy E, ale również selenu. Z tych badań, które faktycznie są badaniami kohortowymi bądź opartymi na metaanalizie, wynika w większości przypadków, to jest na przykład Women's Health Study również, że przyjmowanie takich suplementów jak witamina E, selen czy beta-karoten, czy nawet witamina C w większości przypadków nie przynosi korzyści, jeżeli chodzi o prewencję chorób nowotworowych, a duże dawki suplementów, w przypadku witaminy D3 na przykład, mogą nawet zwiększać ryzyko wystąpienia niektórych nowotworów, a niektórych zmniejszać. W przypadku tych dwóch badań, o których wspomniałem, czyli ATBC i SELECT, przyjmowanie beta-karotenu, witaminy E czy selenu wiązało się ze zwiększonym ryzykiem zachorowania na raka płuc, upalaczy tytoniu i ze zwiększonym ryzykiem zachorowania na raka prostaty. Nawet o 18%. Czyli jak widzimy, w pewnych przypadkach niekiedy oczekiwany skutek jest zupełnie inny. Niekiedy suplementacja przeciwutleniaczami może zwiększać ryzyko wystąpienia nowotworów złośliwych. My się tak kierujemy, że przeciwutleniacze hamują te reakcje wolnorodnikowe, ale trzeba również wziąć pod uwagę, że kontrolowane mechanizmy wolnorodnikowe są również wykorzystywane do zwalczania raka. Komórki takie jak monocyty, makrofagi tkankowe, przeprowadzając różne reakcje wolnorodnikowe, miejscowe z udziałem rodnika hydroksylowego czy anionorodnika ponadtlenkowego, również zwalczają komórki, które ulegają transformacji nowotworowej. Hamowanie tych mechanizmów w pewnych przypadkach może zwiększać ryzyko rozwoju raka, co wykazano na przykładzie beta-karotenu i raka płuc, czy właśnie na przykład witaminy E w przypadku raka prostaty. Istnieją też doniesienia o możliwie szkodliwym wpływie witaminy B12, też na raka płuc. Niektóre badania to potwierdzają, inne nie, ale w każdym bądź razie trzeba mieć to na uwadze. Dlaczego? Dlatego, że w chemioterapii stosuje się leki, które również indukują mechanizmy wolnorodnikowe i taki jest mechanizm działania tych leków. Dzięki temu one niszczą komórki nowotworowe. W związku z czym hamowanie tych mechanizmów czy przyjmowanie sobie suplementów w czasie chemioterapii w megadawkach może nie tylko wchodzić w interakcję z chemioterapią, ale zmniejszać jej skuteczność. I trzeba pamiętać, i to jest bardzo ważne, że to, co jest przeciwutleniaczem, może być jednocześnie utleniaczem w innej reakcji chemicznej. Ja często słyszę, że witamina C, E czy selen to są przeciwutleniacze. To zależy od reakcji chemicznej. W danej reakcji chemicznej może dana substancja czy dany związek chemiczny być reduktorem czy przeciwutleniaczem, a w innej utleniaczem, czyli wręcz zwiększać ten stres oksydacyjny. Dlatego trudno jest przewidzieć, jaki będzie efekt działania doustnie stosowanych przeciwutleniaczy. Nie zawsze taki, jaki chcielibyśmy mieć, czyli nie zawsze działający w tym przypadku prewencyjnie w stosunku do rozwoju chorób nowotworowych. I tak, moi drodzy, witamina C ma potencjał standardowy redox plus 0,166 V. A to oznacza, że jest wiele substancji czy związków organicznych, które są silniejszymi przeciwutleniaczami. Są na przykład polifenole, są na przykład organiczne związki selenu, ale również metale.
tak? Takie jak cynk, selen, takie jak magnez, mają niższy potencjał standardowy redox, czyli generalnie powinny być silniejszymi reduktorami, a więc silniejszymi przeciwutleniaczami. Pamiętajcie o tym, że dany związek, nawet przeciwutleniacz, może w pewnych warunkach, w pewnej reakcji działać zupełnie odwrotnie. Działać jak utleniacz i to tylko i wyłącznie zależy od konkretnej reakcji chemicznej, która w naszym organizmie nie do końca jest tak dokładnie do przewidzenia. Czyli podsumowując, najlepiej dostarczać witaminy, składniki mineralne i przeciwutleniacze w diecie. Jeżeli nie ma takiej możliwości, to w suplementach diety. Natomiast stosowanie dużych dawek przeciwutleniaczy może niekiedy nam zaszkodzić. Zwłaszcza w przypadku, gdy palimy papierosy i stosujemy beta-karoten, co może zwiększyć ryzyko raka płuc, według niektórych ważnych, dużych badań, albo faktycznie, gdy już chorujemy na nowotwór złośliwy i przyjmujemy beta-karoten, alfa-tokoferol, czy na przykład selen, bo chcemy tutaj działać prewencyjnie. Nie, w tym przypadku to już nie ma prewencji, to już trzeba leczyć często agresywnie i przyjmowanie przeciwutleniaczy nie tylko nam może w tym przypadku nie pomóc, ale nawet niekiedy zaszkodzi. Czyli tutaj trzeba podchodzić do tych wszystkich doniesień racjonalnie i tak jak wcześniej wspomniałem, można stosować przeciwutleniacze, ale w dawkach, które faktycznie zaleca producent, tak? Czyli w tych bezpiecznych, a nie w jakichś tam mega dawkach. I w przypadku, gdy chorujemy na nowotwór złośliwy i przyjmujemy chemioterapię, to tylko i wyłącznie w porozumieniu z lekarzem, ponieważ może dochodzić do interakcji. Dlaczego wyniki tych badań są takie różne? Że w niektórych przeciwutleniacze działają, w innych nie, a w niektórych na przykład szkodzą. Przede wszystkim może to być związane z tym, że w różnych badaniach stosuje się różne dawki przeciwutleniaczy, a także, że bierze się inną grupę docelową w różnym wieku, o różnych zachowaniach czy nawykach żywieniowych, ale także, i wydaje mi się, że to jest bardzo istotne, że stosuje się suplementację różnymi związkami, tymi samymi przeciwutleniaczami, ale w różnej formie, w postaci innych związków chemicznych. Na przykład selen jako ekstrakt drożdżowy, jako selenometionina, czy jako nieorganiczne związki selenu. Witamina E jako alfa-tokoferol, czy beta-tokoferol, czy są inne związki tokoferolu. Czyli inne dawki, inne związki chemiczne. To może mieć wszystko wpływ na ostateczne wnioski płynące z tych badań. Moi drodzy, mój wujek kiedyś zachorował na raka prostaty. Poszedł do lekarza. Lekarz mówi: proszę ściągnąć spodnie, teraz zrobię panu badanie pererektum. Proszę odpowiadać na moje pytania. No więc zaczęło się badanie. Tak więc, ile palców pan czuje? Myślałem, że badanie pererektum wygląda trochę inaczej. Dobrze, panie doktorze, ile mi jeszcze zostało? Jak zapłaci mi pan za tę wizytę, to już bardzo niewiele. Dziękuję za uwagę, pozdrawiam was, cześć.